Mamy tutaj okrąg, którego obwód wynosi 18 pi. Czyli gdybyśmy zmierzyli długość tej linii dookoła całego okręgu, to byłoby to 18 pi. Narysujemy sobie też kąt środkowy. Tu jest środek okręgu, czyli wierzchołek kąta środkowego. Miara tego kąta to 10 stopni. I chcemy się dowiedzieć, jaka jest długość łuku, który jest wyznaczony przez ramiona tego kąta środkowego. Jaka jest długość linii zaznaczonej na fioletowo? Można sobie pomyśleć tak: stosunek długości tego fioletowego łuku do długości całego obwodu powinien być taki sam, jak stosunek miary tego kąta środkowego wyznaczającego fioletowy łuk do miary całego kąta pełnego, czyli do 360 stopni. Zobaczmy, co z tego wynika. Wiemy, że obwód wynosi 18 pi. Długość łuku to liczba, której szukamy. Nazwijmy ją w skrócie d. Wartość d będziemy chcieli wyznaczyć z tego równania. Wiemy również, że miara kąta środkowego to 10 stopni i przepisujemy 360 stopni. Możemy uprościć to równanie przez pomnożenie obydwu stron razy 18pi i otrzymujemy długość naszego łuku d równa się 10 stopni przez 360 stopni to to samo co 1 przez 36. I razy 18pi to się równa 18pi podzielone przez 36, czyli pi przez 2. Czyli długość tego łuku wynosi pi przez 2, albo pi drugich. W takich samych jednostkach, w jakich dany był obwód. Obojętnie jakie by one nie były. Zastanówmy się teraz nad innym przypadkiem. Załóżmy, że mamy taki sam okrąg. Jego obwód wynosi tyle samo, 18pi. Ale teraz zaznaczmy sobie inny kąt środkowy. To jest jedno ramię kąta i niech miara tego kąta środkowego wynosi 350 stopni. Dookoła kąt prawie pełny 350 stopni. I teraz interesuje nas długość tego łuku, wyznaczonego przez ten duży kąt wklęsły. Zastosujmy dokładnie tę samą logikę rozumowania. Stosunek długości łuku d to jest łuk d do obwodu okręgu, czyli 18 pi powinien być taki sam jak miara kąta środkowego wyznaczającego ten łuk do miary kąta pełnego mnożymy obydwie strony razy 18 pi tu się skraca i d równa się tu możemy podzielić licznik i mianownik przez 10 czyli będzie 35 razy 18 pi podzielone przez 36 36 i 18 jest podzielne przez 18 podzielmy obydwie te liczby przez 18 i mamy w liczniku 1 a w mianowniku 2 i otrzymujemy 35 razy pi drugich albo 35 razy pi przez 2. Albo jeżeli chcielibyśmy zapisać ten wynik w postaci dziesiętnej, to się równa 17,5 pi. Czy to ma sens? Długość łuku, kiedy wyznaczający go kąt środkowy miał 10 stopni, wynosiła 0,5 pi. Kiedy kąt środkowy wyznaczający łuk miał 350 stopni, długość tego łuku wynosiła 17,5 pi. Jeżeli dodamy te dwa łuki, ten i ten, 1 druga pi i 17 i 1 druga pi, to otrzymamy razem 18 pi, czyli obwód długość całego okręgu. No i ma to sens, bo jeżeli dodamy 10 stopni i 350 stopni, to otrzymamy razem 360 stopni, czyli tyle, ile ma cały okrąg.